Czy filozofia warta jest zgłębiania? Czy jej nauczanie, nawet najmłodszych, może przynieść wymierne korzyści? I czy istnieje jakaś nić porozumienia pomiędzy psychologią, seksuologią, pedagogiką i filozofią? Na te pytania i wiele innych postaram się Wam dzisiaj odpowiedzieć wraz z moim gościem. Witajcie na kanale Pofilozofujmy, kanale, którego główną ideą jest popularyzacja filozofii. Cześć kochani, witajcie na kanale Pofilozofujmy. Witam Was w kolejnym odcinku z cyklu Podialogujmy. I tak jak wspominałem we wstępie do dzisiejszego filmu, jest dzisiaj ze mną moja dobra koleżanka Ola z Towarzystwa Doradztwa Filozoficznego. Filozofka, doradczyni filozoficzna, pedagożka, seksuolożka i miejmy nadzieję też przyszła psychoterapeutka, bo jeżeli dobrze kojarzę, jesteś już gdzieś tam w procesie certyfikacji czy rozwoju w tym kierunku. Jak to wszystko łączysz? Jak to wszystko łączę? To jest, jak też myślę, moja własna podróż i to łączenie różnych aspektów bycia człowiekiem, to coś, co mi przyświeca i chciałabym stwarzać takie miejsce spotkań, do rozmów, gdzie właśnie mogą się integrować te różne poziomy bycia człowiekiem, czyli poczynając od poziomu fizycznego, przez psychiczny, emocjonalny, po w końcu duchowy, związany z sensem życia, wartościami. I to łączenie jest dla mnie istotne też dlatego, że obserwuję czasem takie rozdzielenie w różnych dziedzinach i przestrzeniach. I tak sfera filozoficzna czy osób zajmujących się filozofią często jest związana z taką koncentracją tylko na tym wymiarze intelektualnym, tak? W odcięciu się od przeżyć czy wrażeń ciała, a z kolei obszary rozwojowe, gdzie ta cielesność i emocjonalność jest tak istotna, lubią powtarzać, że należy zostawić tą głowę, tak, i już jej nie słuchać. Więc dla mnie to są jakieś takie skrajności, które chciałabym przekroczyć, czy objąć i syntezować, dlatego że człowiek to dla mnie całość. I tak gdzieś w tych zainteresowaniach pojawiła się na mojej drodze, pojawiły się studia seksuologiczne poza bazową filozofią. Tak, dlatego że to jest baza naszego bycia. Jesteśmy istotami seksualnymi od narodzin po śmierć. I traktuję też tą seksualność jako taki kolejny obszar, którym można postarać się zmierzyć z uprzedzeniami, tak? I zająć taką postawę filozoficzną nieoczywistości. A poza tym, zanim dojdziemy do takiej refleksji filozoficznej, to myślę, że warto wrócić do takich podstaw. Podstaw, jak bardzo to tak myślę, że seksualność też nas osadza tu i teraz w ciele. Ale skąd pomysł, że dlaczego akurat filozofia? Co cię w ogóle przyciągnęło do filozofii? Refleksyjność. Pamiętam też, miałam okazję w liceum przez jeden rok mieć zajęcia z filozofii i tam natrafiłam na cudowną nauczycielkę. I jakoś tak, to był chyba jedyny przedmiot refleksyjny, który jakoś tak poruszył moją wrażliwość. I wtedy też zrozumiałam, że filozofia wcale nie jest że nie jest to zbiór pewnych koncepcji ze starożytności, które już nie mają nic wartościowego do powiedzenia dzisiaj, tylko takie muzeum może ciekawych teorii, ale bez znaczenia. Bo takie wyobrażenie niestety też nosiłam w sobie. Tylko poczułam być może tą żywotność filozofii.
I tak zdecydowałam się pisać maturę z filozofii, a później trafiłam też na studia. Też moją drugą opcją była wtedy też psychologia. Po czasie bardzo cieszyłam się, że to właśnie filozofia. Ze względu na tą otwartość myślenia. A za co najbardziej cenisz filozofię? Gdybyś była w stanie wskazać jedną czy takie właśnie dwie rzeczy z nią związane. To znaczy na pewno już wspomnianą wcześniej refleksyjność. Ale zawsze jak dostaję tego typu pytanie, czy w ogóle myślę o swoim stosunku do filozofii, to jest taka specyficzna relacja i to jest takie trochę love-hate. Dlatego, że mogę ją cenić za coś, co nie zawsze jest łatwe. I to może jest właśnie bardziej to pytanie, które czasem może pada, czy warto być świadomym, czy nie warto, w tym sensie, czy warto, po co uprawiać w ogóle filozofię. I to są kwestie kontrowersyjne. Jakoś tak jak myślę sobie o takiej filozoficznej świadomości, to mam w głowie taki obraz misia polarnego, który na tej krze biedny pływa. I oczywiście... Tutaj wstawimy zdjęcie misia polarnego koniecznie, bo to po prostu musi być uwiecznione. Tak, tak. Tak, więc jest to jakaś taka świadomość niepewnego gruntu, tak? I to czasem może być trudne, ale jednocześnie myślę, że filozofowanie uczy radzenia sobie ze stanem niepewności, pewnych ambiwalencji i znoszeniu tego, że coś nie jest oczywiste, tak? Nie zawsze jest czarno-białe. I świadomości, że te pytania, na które próbujemy tak odpowiadać, no, ciągle mogą nie mieć tej ostatecznej odpowiedzi, więc cenię sobie filozofię za to, że uczy takiej pokory. Pokory w patrzeniu na świat, w jakiejś takiej orientacji, w świadomości pewnych złożoności, niejasności i otwartości. Także wracając do tego, o czym mówię, do tej metafory misia na krze, jak troszeczkę czytałem właśnie na temat psychoterapii egzystencjalnej, czy właśnie twórczości Irvina Yaloma, zwracał właśnie uwagę na to, że celem psychoterapii egzystencjalnej jest, oczywiście nie chcę tutaj upraszać, jeżeli coś mówię źle, to mnie skrzyżcie w komentarzach, ale że właśnie celem jest nie tyle naprawienie człowieka, ile uświadomienie mu tego, że faktycznie może się czegoś lękać, że bardziej chodzi o zdobycie pewnej świadomości. Myślę, że ważnym celem takiej psychoterapii może być akceptacja. Akceptacja siebie i świata. No a w ramach tej akceptacji, akceptacja też własnej kruchości. A kruchość odnosi mnie do tych potencjalnych lęków, bo jest to być może jakieś skonfrontowanie z własnymi iluzjami na temat wszechmocy, nieśmiertelności, czegokolwiek, tak? Bo śmierć oczywiście wiemy wszyscy, że umrzemy, ale tak na dobrą sprawę to jednak w takim poczuciu, ale jednak nie ja, tak? Tak. Jednak to jest taka perspektywa dosyć czasem abstrakcyjna albo po prostu kwestia wybierania. No więc psychoterapia egzystencjalna bierze pod uwagę również ten lęk egzystencjalny przed pustką, bezsensem, właśnie jakimś tam ograniczeniami, znikomością. Jak w ogóle wyglądała twoja droga do doradztwa filozoficznego? Skąd w ogóle pomysł, żeby akurat tym się zajmować? No miałam to szczęście, że studiując filozofię na Uniwersytecie Śląskim, akurat pojawił się jako pierwszy ten kierunek i zainteresowałam się po prostu takim praktycznym wykorzystaniem filozofii. Takim pierwszaczkiem sobie byłam. Nie przetarłaś mi szlaki, jakby na to nie patrzeć. Tak, tak. A teraz przecieramy je dalej razem. No tak, jak rozmawialiśmy wcześniej, tak. No jest to nisza w niszy, tak. Nawet nie wiadomo, czy widoczna nisza, więc wszyscy nieco, przyznam się, no poruszamy się troszeczkę po omacku. Korzystamy z tradycji
z długiej tradycji, ale jednak w tej formie tutejszej, no to jest to nowe i szukamy dlatego formuły. A wracając może tak bardziej do tego pytania, to poza tym, że miałam okazję studiować ten kierunek, zależy mi na praktykowaniu filozofii w taki zaangażowany właśnie egzystencjalnie sposób. Nie interesuje mnie aż tak filozofia sama dla takiej, powiedzmy, siłowni intelektualnej. Tak, w moim podejściu to jednak nie ten niewzruszony podmiot. Oczywiście ten dystans filozoficzny jest jak najbardziej potrzebny i pewne wątki, chociażby stoickie, w wielu trudnych sytuacjach mogą być przydatne, ale ja tak właśnie z tej bardziej egzystencjalnej perspektywy twierdzę, że przede wszystkim to filozofowanie wydarza się w życiu w jakiejś konkretnej sytuacji i chodzi o to, jak podmiot się potem ustosunkuje do sytuacji, które mu się wydarzają. No i ja jestem jednym z tych podmiotów i interesuje mnie i mam skończony czas do przeżycia, a do tego zawsze lubiłam wchodzić na taki poziom rozmowy z innymi, który dotyka tych wątków. Czyli niekoniecznie te small talki, ale też takie szukanie, sięganie do tych tęsknot, pragnień, niepokojów. No, że już się umaczałam filozofią, no to mam zboczenie filozoficzne, to lubię po prostu zostawiać sobie ten margines jakiejś otwartości filozoficznej i krytycznego nastawienia, który ona daje. I tak się dlatego odkręcę wokół doradztwa filozoficznego. To tak zmieniając na troszeczkę temat, jesteś także nauczycielem etyki w szkołach, jeżeli dobrze kojarzę z tego, co rozmawialiśmy wcześniej w kuluarach. Jak to w ogóle wygląda? Jak twoi podopieczni w ogóle reagują na filozofię? Po prostu zauważyłam, to jestem nauczycielką. Tak, filozofii i etyki. W zeszłym roku miałam okazję uczyć etyki akurat takie młode roczniki, bo dzieci z klasy z etapu wczesnoszkolnego. I to było też ciekawe, jak zderzyć tą filozofię akademicką z gruntem, no takim, na którym dopiero kiełkuje refleksja, tak? Myślenie abstrakcyjne dopiero będzie rozwijane. A jaki to był wiek, jeśli mogę ci przeszkodzić na chwilę? To jest 8-9 lat. Wow! 8-9 wow. lat, mniej więcej tak. No. Tak. Wow! Wow! Ale całe szczęście gdzieś te zalążki do też filozofowania są. I jak to wyglądało? No ja myślę, że przede wszystkim na tym etapie to, co znaczy filozofia, to jeszcze nie znaczy za wiele. Jakby jeszcze to skojarzeń za dużo nie jest wśród takich dzieci. Więc ważniejsze jest to, że w praktyce tego doświadczają, filozofując, czyli wspólnie dyskutując, wspólnie zastanawiając się nad jakąś kwestią, pojęciem, nad tym, jak dobrze żyć. No i to wygląda tak, że oczywiście w związku z takim wiekiem jest też dużo zabawy w międzyczasie. No ale zaczyna się od jakiegoś impulsu do dociekań. I to może być bajka, to może film jakiś krótki, to może być właśnie jakaś sytuacja bieżąca, do której dzieci mogą się odnieść. Później zaczyna się to wspólne dociekanie i myślę, że to, co jest takie ważne, to żeby dzieci miały okazję uczyć się właśnie bycia razem w tej dyskusji. No i ja zauważam, że to jest duża trudność dla wielu z nich,
żeby skupić się na tym, co ktoś mówi, tak? A nie tylko chcieć się zgłosić, co ja mam do powiedzenia i to do mnie, do nauczycielki, więc to jest ten rodzaj przekierowania, że my rozmawiamy razem ze sobą, że to nie jest walka o rację, że można mieć gotowość, żeby uwzględnić, co ktoś mówi, może zmienić zdanie, albo że możemy skończyć zajęcia na tym, że usłyszeliśmy różne perspektywy i nie wiadomo, jak to właściwie jest ostatecznie. Wow. Tak, więc myślę, że no dzieci też się przy okazji uczą szacunku do różnych perspektyw, no, bo na lekcji etyki na przykład spotykają się osoby, które chodzą jeszcze na religię i takie, które nie chodzą albo są innego wyznania. I już się uczą, że są różne wersje wydarzeń. Super. Tak, i że są pewne kwestie, prawda, wiary, a pewne kwestie też do innej oceny, tak? W związku z tym moim egzystencjalnym zboczeniem, o którym mówię, to oczywiście dostosowany do wieku sposób też włączam kwestie egzystencjalne, jak chociażby śmierć i to obcowanie i radzenie sobie z tym już na tym etapie, dlatego że to dziecko też spotyka się ze śmiercią i to jest, mi zależy, żeby robić taką przestrzeń, w której w bezpieczny sposób może też o tym porozmawiać. Oczywiście tak, dostosowany do wieku, ale myślę, że to też jest ważne, że etyka właśnie z jednej strony rozwija to myślenie, słuchanie siebie, dyskutowanie, ale też jest przestrzeń na te emocje, jakie to są emocje, uczenie się tak życia razem i też elementy po prostu psychoedukacji. Super, naprawdę. Szczególnie z tego, co mówiłaś, zapadło mi w pamięć to o tej właśnie nauce sztuki dyskutowania. Mam wrażenie, że w dorosłym życiu nam bardzo często tego brakuje i chcemy tylko tak wygłosić swoje zdanie, nie słuchając innej strony. Dla dzieci jest to zupełnie naturalne, ponieważ dziecko no, być może nie ma jeszcze w ogóle świadomości tego, że ktoś może mieć inne zdanie, ale jeżeli nie będziemy tego pielęgnować od najmłodszych lat, uczyć tego, to potem faktycznie możemy mieć problem w dorosłym życiu z wejściem faktycznie w taką rozmowę z kimś. Tak, ja myślę, że właśnie ta sztuka dyskutowania to też jest sztuka słuchania siebie nawzajem. No, moje obserwacje nie są takie bardzo optymistyczne, bo to nie jest łatwe też dla dzieci. To też jest kwestia pewnie utrzymania uwagi, ale myślę, że problem jest też w tym, czego uczymy się od małych, tak? Że to jest kwestia, żeby zabłysnąć i powiedzieć dobrą odpowiedź. Więc to jakby zrozumienie, że to przekierowanie po prostu na siebie nawzajem, że razem szukamy. No i to jest taka metoda właśnie dociekań filozoficznych z dziećmi. I tutaj też moje inspiracje. Co prawda tam w tej teorii to był zakładane, że od czwartej klasy podstawówki, ale to można spokojnie dostosować też wcześniej. Super. Okej, czyli udało ci się już pracować z dziećmi filozoficznie, a czy z młodzieżą na przykład miałaś też do czynienia? Tak, miałam okazję pracować w szkole zawodowej. I no tutaj akurat też się skonfrontowałam z tym przykrym stanem młodzieży. No też w przepełnionych klasach też są ograniczone możliwości, ale mówię przykrym w tym sensie, że wypalonym systemem edukacji i zniechęconym do tego zaciekawionego poszukiwania, które mają w sobie jeszcze dzieci na wczesnym etapie. I to, co mnie jakoś tak uderzyło, to takie poczucie, że kiedy pojawia się jakieś pytanie czy jakiś problem do rozważenia, to dla wielu tych młodych ludzi, jeżeli nie znali na nie od razu tej właściwej odpowiedzi, to był koniec tej drogi refleksji. I gdzieś taką, w którymś momencie moją misją było jakieś takie pokazanie, że nie wiem, nie jest końcem, tylko początkiem poszukiwań. Tak. I być może właśnie w tym problem, że nie jesteśmy nauczeni też być z tym nie wiem, tak jak o tym mówiłam wcześniej. Tak. Że to nie wiem nie zamyka
pogłębiania, szukania, dyskutowania. Do tego też myślę, że gdzieś kuleje. Poza tym, że czytanie ze zrozumieniem, to też. To się wytnie. Kuleje. Nie, znaczy wydaje mi się, że ze względu na szybkość i powierzchowność procesu przyjmowania różnych informacji, do którego jesteśmy teraz przyzwyczajeni, to też brakuje takiej cierpliwości w przetwarzaniu jakiejś tam dawki informacji, właśnie po to, żeby się jakoś spróbować ją lepiej zrozumieć, głębiej zastanowić się, że jest takie nastawienie na szybko łatwostrawność. Tak. I takie właśnie papkowate informacje, że to tak zauważyłam jako coś, czego brakuje. Plus myślę, że też młodzież nie jest zaopiekowana jakoś tak emocjonalnie, że w tej swojej drodze ku dorosłości są pogubieni, wszyscy jesteśmy pewnie na tym etapie pogubieni, jak i nie dłużej, ale zdecydowanie czegoś brakuje i w tej kwestii mogę też wspomnieć o takim liceum Sowi Zrzała, które powstaje właśnie, pierwszy rok ruszył w Katowicach, które gdzieś odpowiada na te potrzeby, na te tęsknoty, które zauważa. I tworzy takie liceum, w którym chodzi też o to, jak żyć, ale w którym ci nauczyciele są tymi dorosłymi przewodnikami, nie autorytarnymi, ale jednak przewodnikami w tej podróży po to swoje miejsce w świecie dla młodych. I to jest piękna inicjatywa, to w razie czego to polecam, bo też bardzo unikalna propozycja to liceum Sowi Zrzała. Ale ja też miałam do czynienia jeszcze z taką zwyczajną, szarą, smutną rzeczywistością edukacyjną i efektami kształcenia, które nie są czymś pozytywnym do wpisania w rubryce. Link do liceum Sofii Zrzała możemy wstawić do opisu też filmu, żeby nasi widzowie mogli, to tam znajdziecie też koniecznie. Tak, ja myślę, że to piękne miejsce powstaje i nawet dorośli mogą się zainspirować tym, co mają do powiedzenia. To jak najbardziej. Tak troszeczkę zmieniając temat jeszcze na chwilkę, prowadzisz też takie różne ciekawe inne inicjatywy, typu na przykład, tak jak sobie tutaj wynotowałem, Dev Cafe, warsztaty filozoficzne, czy no między innymi też twoje dwa fanpage'e na Facebooku, które notabene też obserwuję, czyli jeśli dobrze pamiętam, Zwierzozofia i Seksozofia, prawda? Seksozofia, tak. Czy mogłabyś właśnie coś więcej o tych inicjatywach powiedzieć? Tak, to może zacznę od Dev Cafe, zresztą już się zaczęła jesień. To sprzyja takiemu nas takiej refleksji. Dev Cafe to jest międzynarodowa taka inicjatywa, która polega na organizowaniu spotkań w kawiarenkach, na których można swobodnie porozmawiać o śmierci, przemijaniu i wszystkiemu z tym związanemu. I to niekoniecznie musi być bardzo w takim grobowym nastroju. Ciekawy też w tym temacie napis. Widziałam właśnie, że rozmowy o śmierci cię nie zabiją. W tym sensie, że mamy taki lęk, że ten temat tabu, który też pewnie nie bez powodu właśnie wypieramy, to nie jest tak, że jeżeli go podejmiemy, to jakoś przyspieszy nasze odejście, albo że jak go nie będziemy podejmować, że to się nie stanie. Takie spotkania, każdy może wnieść to, co chce. Może być taka sytuacja, że ktoś przeżywa akurat stratę, może po prostu zastanawia się nad tym, jak podejść do tego tematu, jak będzie chciał zostać pochowany, albo po prostu ma potrzebę o tej perspektywie porozmawiać. W Polsce tą inicjatywę podjął też Instytut Dobrej Śmierci, kolejne wartościowe miejsce, do którego
warto zaglądnąć. Będzie oczywiście też link w opisie filmu. Tak. Koniecznie. Ja widzę, że ja to promuję dużo wiele osób na zewnątrz. Im więcej, tym lepiej. Ale to jest takie z podejścia takiego wspólnotowego, wartościowych, różnych połączeń, tak? Nie tylko jednostkowego, takiego egoistycznego. Dokładnie. Tak. Tak, i ja również podłączyłam się pod tą inicjatywę i miałam okazję prowadzić Dev Café. W związku z pandemią to były spotkania online. Mhm. Też przed pandemią jeszcze prowadziłam takie spotkanie, spacer filozoficzny w poszukiwaniu wolności i powiedzmy, że jest to takie rozwinięcie też kawiarenek filozoficznych, które są znane i funkcjonują, czyli rozmowy filozoficzne na różne tematy w kawiarniach, w których można uczestniczyć. To ja takie spotkanie po prostu wyprowadziłam na dwór, wracając do też takiej filozoficznej tradycji filozofowania, przechadzając się. Trochę inicjatywa chwilowo umarła, przy tym początkowej dezorientacji związanej też z pandemią, ale zamierzam wrócić do właśnie tych spacerów filozoficznych i już niebawem zaproponuję różne tematy i będzie to taka forma właśnie dociekań filozoficznych, ale nie z dziećmi, tylko z dorosłymi, chyba że z dzieckiem w dorosłych. To może różnie się okazać. Tak, wspomniałeś też o moich fanpage'ach. Najpierw powstała Zwierzozofia, dlatego że moje zainteresowania gdzieś tak oscylowały też w tematyce zwierzęcej, oczywiście filozoficznej, bo to filozofia i zwierzęta gdzieś tutaj się łączą, ale też wynika to z takiego mojego podejścia do człowieka, jego miejsca w świecie i zwierzozofia odnosi się do tego, że pomimo tego, że nasza racjonalność jest jakąś tam naszym ważnym aspektem i pewnie inne cechy, które moglibyśmy tutaj proponować jako kluczowe dla naszego gatunku, które nas tak humanistycznie czynią wyjątkowym, to jednak u podstaw jesteśmy zwierzęciem. I tak, wracając do tego początkowego łączenia, jestem właśnie za tym, żeby to integrować, plus też jesteśmy w relacji do świata innych istot i z tego można czerpać. I dlatego Zwierzozofia, a poza tym przy okazji filozofii mogą się wydarzyć jakieś zwierzenia. Teraz zrozumiałem, tak, faktycznie. Zresztą, no. Być może dojdzie też do tego, że ja ruszę z rozmowami z zwierzeniami. Okej, przewrotnie były nazwane, ale fajnie. Tak. No i seksozofia to taka siostrzyczka zwierzozofii. No na tej samej analogii, że mamy tą zofię, filozofię i seksozofię, ze względu na to moje dodatkowe wykształcenia, ale też zainteresowanie, też łączenie, też integrowanie i myślenie o seksualności tak refleksyjnie, troskliwie, to tu też się... To też jest po prostu obszar mojego zaangażowania. Linki oczywiście też znajdziecie w opisie filmu do obydwu fanpage'y. Jeśli chodzi o spacery filozoficzne, to jeszcze terminy nie są wyznaczone, czy? Jeszcze nie, wkrótce. Jeszcze nie, więc po prostu śledźcie fanpage'e Oli, na pewno będzie tam informacja na ten temat, a ja pewnie też coś z całą pewnością udostępnię. Dobra, to tak w sumie zmierzając powolutku do końca. Olu, serdecznie dziękuję Ci za wzięcie udziału w... Nieuchronnego, dokładnie, bo niestety wszystko, co dobre, musi się niestety skończyć, łącznie z życiem. Niestety taka jest smutna prawda, o której uczy nas filozofia, chociaż wolelibyśmy nie znać tej prawdy. Ale pozwala nam lepiej wykorzystać życie. Dokładnie. Z tym się w 100% zgadzam. Wżyć się w to życie. Dokładnie. Świadomie. Tak więc co? Jeszcze raz serdecznie Ci dziękuję za wzięcie udziału w wywiadzie. Nie w warsztacie, tylko w wywiadzie, bo na poprzednim razie się pomyliłem.
Zachęcam Was oczywiście do śledzenia fanpage'y Oli, do seksozofii, do zwierzozofii, do wszystkich inicjatyw, o których właśnie dzisiaj mówiliśmy. Także do śledzenia strony Polskiego Towarzystwa Doradztwa Filozoficznego, którego obydwoje jesteśmy członkami. Także też Was tam zapraszam. No i też oczywiście do siebie, ale to już skoro tu jesteście, no to wypadałoby, prawda? Czy jest coś, co chciałbyś przekazać naszym widzom na koniec? No jejku. Żyjcie w perspektywie śmierci. Tak. Żyjcie w perspektywie... No nie, bo tak ja muszę od razu z namysłem. Dlatego ja myślę, że po prostu dobrego wieczoru, dobrego poranka, czy dobrego innego momentu w życiu. Dokładnie. Tak, po prostu. Dokładnie. A co ja mogę od siebie Wam na sam koniec dodać? Pamiętajcie, warto jest czasem pofilozofować. Jeżeli spodobał Ci się ten materiał, nie zapomnij zostawić łapki w górze oraz podziel się z nami swoimi przemyśleniami w komentarzu. Bardzo pomoże to w rozwoju kanału. Zachęcam Cię też do odwiedzenia mojego kanału na YouTube. Znajdziesz tam o wiele więcej ciekawych materiałów poświęconych filozofii i nie tylko. Zapraszam Cię także do subskrybowania kanału i do kliknięcia w dzwoneczek. Dzięki temu od razu zostaniesz poinformowany, kiedy tylko pojawią się nowe materiały. Szczególnie zachęcam Cię do kulturalnej dyskusji w komentarzach. Istotą filozofii jest dyskusja i wymiana poglądów. Dlatego też zostaw ślad po sobie, daj mi znać, co myślisz o materiale, jakie są Twoje przemyślenia w podejmowanym temacie oraz uszanuj zdanie i przemyślenia innych. Dzięki temu będziemy mogli wspólnie poszukiwać odpowiedzi na nurtujące nas pytania. Nie zapomnij też odwiedzić moich mediów społecznościowych, takich jak Facebook, Instagram, LinkedIn czy TikTok. Oprócz ciekawych treści znajdziesz tam m.in. informacje dotyczące warsztatów filozoficznych, na które już teraz serdecznie Cię zapraszam, oraz moje dane kontaktowe, jeżeli będziesz chciał popracować indywidualnie w ramach sesji poradnictwa filozoficznego. Dzięki serdeczne za obejrzenie materiału do końca. To bardzo pomaga w tym, by ten materiał trafił akurat do tej osoby, która najbardziej tego materiału potrzebuje. A jeżeli Ty jesteś taką osobą, to mam nadzieję, iż mój materiał w jakimś stopniu przyczynił się do Twojego rozwoju, rozwiązania jakiegoś problemu, bądź że po prostu mogłem pomóc. Do zobaczenia w następnym materiale, warsztatach lub na sesji. Wspólnie sobie w ich ramach pofilozofujmy.